Witajcie na kanale Zrób to sam. Z racji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałabym Wam pokazać, jak zrobić gwiazdę betlejemską z papierowej serwetki. Będzie nam potrzebna tylko papierowa serwetka. Rozkładamy papierową serwetkę. Chwytamy dolny brzeg i składamy do wewnętrznej linii. To samo robimy z górą. Następnie zaginamy brzegi też do środkowej linii. Z jednej i z drugiej strony. Rozkładamy dolny i górny brzeg i zaginamy w harmonijkę, czyli chwytam dolną część i zginam do tej pierwszej tutaj linii. I odwracam. Teraz tutaj zginam w tym zagnieceniu. Odwracam. Odwracam. Znowu odwracam. I ostatni raz. Po uzyskaniu takiej harmoniki chwytam ten pierwszy róg i zaginam go do środka, tak aby stworzył w tym miejscu trójkąt. Tu będzie jego wierzchołek i zaginam drugą część chusteczki. Czyli coś takiego musi powstać. Chwytam kolejny róg i robię to samo, czyli ten czubek do środka, tak aby powstał trójkąt i zaginam. I tak robię z wszystkimi po kolei, z jednej i z drugiej strony. Odwracam. Został mi ostatni do zgięcia róg. Teraz może wezmę biały talerz i pokażę Wam, jak będzie się prezentowała owa gwiazda. Więc kładę na talerz, rozwijam z jednej strony oraz z drugiej. Wracam sobie, czyli chwytam te dwa końce
Nasza gwiazda jest już skończona. Świetnie będzie się prezentować na wigilijnym stole.